Siemanko, witam was gorąco i serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj to nie będzie zwykły film. Zaraz przyjedzie do mnie Artur. Jesteśmy nad bardzo piękną rzeką. Jest już, można by śmiało powiedzieć, lekko zaawansowana jesień. I chcemy łowić klenie. To nie będzie najłatwiejsze. Tym bardziej, że Artur będzie miał do wyboru tylko kilka przynęt. I chcę mu dać challenge, o którym on jeszcze nie wie. Ja jeszcze jestem tutaj sam, Artura jeszcze nie ma. I tak sobie wymyśliłem, że zrobię mu challenge, żeby złowił, a delikatnie pójdziemy. Metr kleni. Za chwilę Artur przyjedzie, zobaczymy, co on na to powie. Chodzi o to, że łączna miara złowionych ryb musi przekroczyć 1 metr. To naprawdę nie będzie łatwe. Z tego, co wiem, biorą tu pojedyncze ryby. No, ale Artur jest dobrym zawodnikiem, który świetnie sobie radzi na rzekach, więc wierzę, że mu się uda. Jeżeli nie, to ja wam zaraz coś pokażę. Tu jest taka długa, piaszczysta droga. Jeżeli mu się nie uda, Artur aż tam spod lasu będzie musiał na bosaka przebiec tutaj do mnie. I tak jak sobie patrzę, to będzie takie dobre. O, 150 metrów, jest trochę kamyczków pod nogami. Może nie być przyjemnie dla jego stópek. Będę mówił cichutko, bo Artur jest parę kroków za mną. Na pewno przygotowuje swoje przynęty i tak dalej. Ale nawet jeszcze nie wie, że nie będzie na nie dzisiaj łowił, bo przygotowałem mu pudełko z przynętami. Oczywiście miarkę, żeby to wszystko zmierzyć. Idę do niego. Siemanko! O, przygotowuję się trochę, bo muszę ci żółwika przybić. Zobacz, mam coś dla ciebie. A ty też masz. Co masz? O, widzę minołki. Spory wybór. No bo wiadomo, jesień. Kurczę, lilbaczki. Jesienny klenik wymaga sporych przynęt, no ale zobaczymy. Mam, przyjacielu, niestety przykrą informację. Te pudełko zostaje. Wręczam ci, proszę bardzo. Pudełko i ma to miarkę. I mam dla ciebie dzisiaj wyzwanie, wiesz? No, ale dobra. Musisz złowić metr kleni. Używając tylko i wyłącznie tych przynęt. Wiesz co? Śmieję się troszeczkę, bo tak sobie na szybko przeliczyłem. I to jest do zrobienia. Może nie jedną rybą, bo metrowej ryby klenia nie złowię. Ale już 2,50 plus i jadę uśmiechnięty do domu. Ale wiesz, mówiłem, że może nie być tak łatwo, bo już jest taka prawie zaawansowana jesień. One już mogą, no, tak, liście z drzew i tak dalej, ale słuchaj. No to ty zobacz, jakieś fangbagi masz i tak dalej, także tylko tego pudełka możesz używać, nie? Dobra. Nic poza licząc, nim, to oczywiście zostaje, nie? Licząc dalej, no to dwa klenie 40 plus jeszcze jakiś 30, już jestem wygrany. Bo musisz przekroczyć metr, nie może być równo 100, tylko na przykład 101 centymetr. I gdyby brały mniejsze, no to 4 ryby. To już musisz całe statko. Słuchaj, nie, to jest 4 ryby, to jest do zrobienia na dobrą sprawę. Jak będą brały, a pogoda jest całkiem dobra, bo połowa października, mamy 15 stopni. Tak, jest ciepluteńko. Słońce świeci, widziałem na trawie skaczą jeszcze chrabąszcze, koniki polne. No. To jest do zrobienia, bo muszę złapać, no, a wiesz, co jest jeszcze trudniejsze? Od 2 do 4 ryb. Że jest 11:10 teraz. No, zaraz. I będzie, mamy czas do godziny 17. No, 6 godzin. 6 godzin, daję ci 6 godzin, żeby złowić metr kleni. Przyjmujesz challenge? Do zrobienia. Jak nie, to wracam na piechotę do domu. Twoje stópki nie boją się tych kamyczków, żeby się przebiec po tej żwirówce? Bo mówiłem widzom wcześniej, jak przyjechałem tutaj, że wiesz, że jak nie złowisz, a tam tak ze 150 metrów, to jakiś kamyczek z dziebełko, kurczę, jakiegoś sucharka, także w stópkę może być nie za przyjemne. Ale będzie challenge. Przyjmujesz wyzwanie? Dobra. Bierzemy to. Let's go! Gdzieś ty mnie znowu zabrał, Artur. Bagienko. Jakie bagno? A tam jest jakaś rzeka, nie? Dalej. Jakie bagno. Mamy suche jesień, więc musi być mokre. Taką mamy pogodę, taki mamy klimat. Ale nie jest tylko... tu gdzieś, a jest rzeka, dobrze. Jest rzeka, słuchaj, człowieku, ale tak to jest, że 2 kilometry z buta do rzeki. No. Tylko po to, żeby nie zobaczyć przez cały dzień ani jednego wędkarza. Zaszyć się na odludziu. Ale i... pięknie to jest. Ja byłem tak, akurat trochę przed tobą, też dronem trochę polatałem. Przepiękne są tu widoki. Dla dobra miejsca myślę, że nie będziemy zdradzać, gdzie. Słuchaj, ty nawet nie wiesz, gdzie jesteś. Nie, no trochę wiem, już nie będę oszukiwał. O, jest woda. Jest woda, słuchajcie, jest woda! Ale patrz, bo... No?
jest bardzo podniesiona. Wysoka rzeka. Ostatnio nie było aż takich opadów i nie widzę ziela. Więc albo już zdążyło opaść, bo w sumie jest połowa października, albo woda się tak podniosła, że tego ziela nie widać, ale jest. I w tym... O, było oczko ryby. Haha, dobra, spoko. Przepraszam, ja bardzo w Ciebie wierzę, nie? Chciałbym, szkoda by mi było Ciebie, jakbyś musiał naprawdę zaraz zacząć biegać, nie? Słuchaj... Na bosaczka po tych kamyczkach. Przygotuję sobie teraz ten sprzęt, podbieraczek, bo... Widzę, że wędkę od naszych przyjaciół z Matrixa pożyczyłeś, trochę dłuższą. Lubię dłuższe wędki, lubię dłuższymi wędkami łowić. Ile ona ma długości, powiedz mi? 11 stóp. To będzie jakieś 3,20, 3,30. 3,20, dokładnie. 3,20 no. I ta długość jest optymalna do... Ale co, nie załamałeś się chyba za mocno tymi przynętami. Chyba jesteś zadowolony z tego, wiesz, nie? Co, akurat tam jak popatrzyłem, to i oferta z Salmo, oferta z... Rage'a. Z Rage'a. No tak starałem się być uczciwy, żeby tam, wiesz, żebyś miał szansę. Jest okej. Ja akurat tutaj sobie wrzuciłem już... O! Fangbaga. W naturalnym kolorze. Shallow Runner to jest chyba, nie? Tak, Shallow Runner, 3,5 cm. Leci jak petarda. No leci jak petarda, ale czekaj, bo ja muszę przygotować podbierak, nie? Bo łowienie klen jest na tyle dynamiczne, że ja od razu muszę, wiesz... A, rozsuniesz go. Wyskakiwać z podbierakiem. O! No, o. Tak można rybaczyć. Poszło. No, zobaczymy. Pierwszy rzut, no i dobra. Kręcimy. Ja kręcę, kolego, ja Ci bardzo wierzę, że Ty to zrobisz, wiesz. Ja kręcę tym, kręcę, mówię, kołowrotkiem. A ja kamerą. Zobaczymy Twój wyczyn. Dobra. No, w pierwszym rzucie nie było, więc... Okej, możemy na spokojnie kontynuować. Tak, już teraz z taką lekką duszą, nie? Ale widzę, że też żyłki używasz, co? Tak, żyłka, bo przy plecionce jednak zauważyłem, że mam o wiele więcej spadów i muszę stosować o wiele mocniejsze kotwice. Mhm. A tak, to przy żyłeczce, ona jest rozciągliwa, wędka długa, amortyzuje, więc nie mam spadów ryb i tyle. To jest najważniejsze. Tylko tak się teraz, wiesz, na czym, Artur, zastanawiam. No dobra, ja jestem cwaniaczek, bo wiesz, dałem Ci challenge, nie? No. A jeśli uda się złowić ten metr, to wypadałoby chyba, żebyś jakiś challenge dla mnie zrobił, żebym się wygłupił na koniec, bo to tak, wiesz, jednostronnie nie może to działać chyba, co? No cóż, to wejdziesz do wody, do pasa. Dobra. Masz spodniobuty, więc... Ale w spodniobutach to dobra, no dobra, nie ma problemu. Ja nie wiem, czy one przeciekają i w jakim one są stanie, więc... Po sezonie pstrągowym dawno ich nie miałem na sobie. No, więc... Dobra, to tak się umawiamy. Jeżeli Ty przegrasz, biegniesz 150 metrów po tym szuterku na bosaczka, jeżeli ja, ale ty łagodny dla mnie, byłeś za łagodny. Artur, postaraj się, naprawdę, to zbyt easy. Obiecuję, że może inaczej, na bosaka w samych graciach, do połowy rzeki. Mogę, tak żeby być fair, obiektywnie. Dobra, a masz gacie firmowe? Znajdę. Dobra, to jesteśmy umówieni, wiesz, głupio mi trochę było, że... ja Ci coś wymyśliłem, Ty byś mógł się, musisz się challenge'ować, a jesteś cwaniaczek z aparacikiem, nie? Aha, bez niczego. Dobra, spoko. No, tak wiesz, bardzo Cię lubię, chcę być fair, nie? W śpiochach, no to co to za ten? Tak, żeby czuć tą adrenalinkę. Dobra, to jedziemy z tym koksem. Dobra, włażę teraz do wody, trzciny są zalane i właśnie po to są mi spodnie buty potrzebne, żeby móc się komfortowo poruszać w takich warunkach. Włazić do wody bez obawy, że przeleje mi się górą przez wodery. A tak, idę przed siebie. Ale zobaczcie, jakim jestem fair graczem. Arturek jest sobie tam dalej. Teoretycznie mógłbym sobie podchodzić bliziutko, może bym mu coś przepłoszył w międzyczasie. Ale nie, będę koleżeński. Arturek sobie tam dalej łowi. Ja sobie stoję tutaj, jak będzie miał branie, to podbiegnę i szybko to zgramy. Teraz kleni spodziewam się jeszcze na płytkiej wodzie, na przelewach. Szczególnie w taki dzień jak teraz, słoneczny. Kiedy owady jeszcze latają nad wodą. One wychodzą na płyciaki, na ziele, które dopiero zaczyna opadać. Nie siedzą w jamkach, no chyba że pogoda i ciśnienie zmusi je do tego.
ale tak to przy tej pogodzie jeszcze buszują na płytkim. Dlatego będę się skupiał raczej na troszeczkę szybszej wodzie, lepiej natlenionej i taki metr, maksymalnie półtora głębokości. Zobaczę, czy klanie nie będą chciały jakiejś bardziej jaskrawej przynęty. Na naturalną akurat nie było żadnego odzewu, więc założę coś bardziej wyzywającego. Powiedzmy, że taki żółty fangbak. Artur, takim, w ten sposób to my chyba musimy nagrywać do jutra. Takimi rybami to ja nie nazbieram metra 10 cm uklejka. No nie jest dobrze. I to nie jest klań, nie liczy dobrze. Się. Nie liczy się. 10 cm. No matko, ale słuchaj. Ręka rybą śmierdzi, wiesz, żółta. Kobieta w domu zapyta, jak było na rybach, a ręka rybką śmierdzi, złowiłem. No, tak najbardziej to się boję tego, że jest już połowa października. I te klanie do powierzchni to wychodzą, no, niezbyt chętnie, ale nie mówię nie. To jest taki naprawdę prawdziwy challenge. Fajnie, bo o tej porze już nie ma kajaków nad wodą. No to jest dobre, co? Nic nie przeszkadza. U nas na przykład na Czarnej Hanczy stary to jest masakra, nie? No. W lato jest... sobie miałem taką fajną miejscówę na Pstrągi, taki zadowolony zajeżdżam, środek tygodnia, nie będzie wędkarzy, może kajakarzy. I pup, cztery kajaczki, centralnie nad jego domkiem. No wiesz, ale nie możemy ludziom tego bronić, mają do tego prawo, nie? No tak, sami byśmy chętnie pewnie, wiesz, sobie kajaczkiem popływali. Woda jest bardzo czysta. Ja tutaj w okularach widzę to, co się dzieje aż do połowy rzeki. Więc raczej postaram się być dla ryb niewidoczny i nie podchodzić za blisko do linii brzegowej. Bo skoro ja widzę ryby, to one mnie na pewno też. No kiedyś słyszałem takie powiedzenie, że klęń ma oczy w każdej łusce. No coś w tym jest. Dlatego idę pod prąd, zachodzę ryby od ogona. No i mam nadzieję, że to umożliwi mi wygranie challenge'u. No i co, Arturku, pierwszy odcinek rzeki zrobiliśmy i na razie twoje szanse, że tak powiem. Poza uklejką nic się nie działo. Trochę żab widziałem skaczący. Nie liczy się, ale wiesz, te 10 cm niewiele zmieni, kurczę, w twojej sytuacji. No, nie bardzo. Muszę się troszeczkę spiąć, a może i nawet zmienić taktykę. Nie wiem, pomyśleć. No jaki masz pomysł na teraz? Zmieniam odcinek. Wiem, że jeszcze 2 tygodnie temu miałem tam sporo brań. Myślę, że ryby za dużo się nie przemieściły. No, liczę na to, że jeszcze tam na mnie czekają. Jakoś tak na fangbaga nic nie wyszło. Spróbuję na coś innego. Teraz przynęta z dwiema kotwiczkami. Ratlins Hornet w wersji shallow. On też tak zejdzie do 20-30 cm maksymalnie pod powierzchnię wody. A jak widzę w okularach właśnie tyle mam wolnej przestrzeni do ziela. Bo ziele jeszcze nie przegniło. I z tego ziela myślę, że będą wyskakiwać dobre klenie. O, branko było. Było. I to taka w sumie nawet po oczku nie mała ryba, ale coś jej nie pasowało. Widzisz, że zamyśliłem się. W ogóle nie patrzyłem w tamto miejsce. Może powtórzę. A jednak trzeba cały czas kontrolować to, co się dzieje. A tu się zagadaliśmy, ja patrzę, tylko kątem oka oczko widziałem. Nie zdążyłem nawet nagrywania włączyć. Ale może powtórzę.
No najważniejsze, że nie zacinałem. Jak nie zacinam, to znaczy, że... Nie przepłoszyłeś, nie? Tak, ryba się nie płoszy, no ale... Ale nie ma efektu. Ale coś się zadziało. Kolejne zmiany, to już tak psychika trochę już siada, już tak, że ten spacerek będzie, czy... Tak, w związku z tym, że jestem kompletnie załamany, to założyłem ciemną przynętę. Ale to w sumie chyba chodzi bardziej o to, że woda jest bardzo, bardzo czysta. Dwie ryby podpływały do jasnych woblerów i zawracały. Dobra, zobaczymy z ciemną. Myślę, że na tle jasnego nieba i w tak czystej wodzie ciemna przynęta będzie... Działa się wiele lepiej. A to przy horneciku szalą widzę, zostajesz. Tak, no zobaczymy. Spróbuję właśnie iść w tym kierunku. Nie, ale branie jakie było. Mało brakowało. Nie był duży klenik, ale już taki z 25, no niestety. Chlapnął tylko na powierzchni i tyle. Ale zobaczysz, któreś branie pod rząd. Co ten zakręcik dobry jest. No, ale i zmiana przynęty. Zobacz, że... W ciemno odważniejsze są, co? Tak, tak. Widać, że chcą. Tam dalej trochę pan z traktorkiem cicha popsuł plany, co? No, jeździ przy samej rzece, to już tam kwania nie zobaczymy. No, ale zostało jeszcze z 200 metrów. No, dobre 200 metrów do niego. Do obłowienia, no ale faktycznie. No, traktorzyści nam dzisiaj nie pomagają. Poprzedni pan pewną substancję o niekoniecznie przyjemnym zapachu wylewał, to musieliśmy kurde, to wytrzymać, nie? Jest niedziela, no. Wiesz, Artur, że zostały ci niecałe 3 godziny już tylko. Wiem, ciągle mi o tym przypominasz. Masz normalnie niezłą bekę, ale przyznam, że to tak troszeczkę mnie już zaczyna pionować, że tak powiem, bo byłem wcześniej bardzo pewny siebie i wierzyłem, że to zajmie mi najwyżej 2 godziny. No, a teraz już nie jestem taki pewien. No bo warto zaznaczyć, że byłeś tu wcześniej na treningu, który poszedł dobrze. Wpadł pomysł, nagrajmy tu film. Nie byłeś świadomy, że to jest challenge i mówimy to zupełnie serio. Artur o niczym nie wiedział. No, 2 tygodnie temu było zupełnie inaczej. 2 godziny miałem 6 kleni i to w sumie jakby podsumować to tak 1,5, może i do 2 metrów, jeżeli by już byśmy mieli tak przeliczać. No ale dzisiaj na razie nie idzie. Klenie są zupełnie inaczej się zachowują, są ostrożniejsze. Widać wiry przy powierzchni, przy przynęcie, ale finalnie ataku nie kończą. No nic, no. Trochę czasu jeszcze zostało, tak zupełnie serio, to wiesz, to wszystko się może zmienić, nie? No liczę na to, że jeszcze wieczorem... Ja liczę, że coś złowisz, ale że nie będzie to metr, bo słońce zaszło za chmurki trochę i tak nie będzie mi najcieplej. No. Ale za przynajmniej jedną rybkę trzymam kciuki, o. Dobra, i tego się na razie trzymajmy. Wiedziałem, że to nie może być normalna nagrywka. Zobaczcie. W chabazie mnie zaciągnął. No ja nie wiem, czemu tutaj ludzie nie chodzą. Co, za daleko od drogi pewnie. No, ja mam tak prawie 1,90 m i te chabazie, tak? Na słuszne 1,5 m, 160 cm nawet miejscami. No i to jest jeszcze mała trawka. Zaraz przejdziemy w trzciny. Właśnie widzę, że tam jest większa. Patrzę, że już powoli czujesz przegraną i próbujesz tu mnie, wiesz, już po drodze pokarać, że tak powiem. Ja cię tu zgubię i zostawię. Zaczak, gdzie on mnie wziął? Gdzie on mnie wziął? U Arturu mówisz, to bym jakąś maczetę wziął, że sobie dróżkę wycinę, wiesz. Ale zobacz, Artur, jakie one są naprawdę nieufne dzisiaj, co? Tam miałeś 2 wyjścia, zobacz, tej samej ryby, nie? No i żadne nie kończy się jakimś normalnym atakiem. Podpływa, ogląda przynętę, robi wir i co? I widzimy tylko jej ogon. I zobacz, zmienia się kolorki i od naturalsów po inne naturalsy, jakieś
oczokąślik, że tak powiem, fluo i... No nie, nie, nie. Dzisiaj coś im nie pasuje. I to już jest takich wyjść do przynęt, to masz 5-6. No i dobry, to takich konkretnych, bo wir, który się tworzył przy przynęcie, to już wskazywał na rybę około 400 cm. 40 dobrego, nie? No, dobra, tak. Próbujemy dalej. No i co? Aha, też wiesz, że Artur przegra, dobra. Mam dla ciebie, Artur, złą informację, wiesz? Uprzedzę cię, czas mi się kończy, ryb nie widać. Według mojego zegarka masz jeszcze 40 minut tylko. No, nie jest dobrze. Aczkolwiek nie takie rzeczy się robiło za młodości. Ale zobacz, bez kitu, jak się zachmurzyło, jak wszystko siadło na tej rzece, co? Nawet najmniejszych zbiorów uklejek nie widać na powierzchni. O ile wtedy, jak wiał wiatr i świeciło słońce, to ryby były aktywne, no to teraz niestety nie. Ale wierzymy do końca. Tak, jeszcze został w sumie najlepszy czas, tak? Ten wieczór. 40-45 minut. No i powolutku jest wielkie odliczanie, bo dla Artura zostało tylko 10 minut. Jak się z tym czujesz? Już powoli rozgrzewasz kosteczki do biegania? Ja już wiem, gdzie będę biegł, więc tu niestety nic się więcej nie wydarzy. Ryby zgasły, po prostu zero aktywności, zero. Nie no, trochę optymizmu na koniec, kurde. Wierzę cały czas, że do końca chociaż jeszcze jeden. Znaczy jeszcze, chociaż jeszcze, przynajmniej ten jeden. No. Niestety, to już jest październik, to jest jesień. Ale zobacz, co jest najlepsze, że ostatnio miałeś tu ryby, nie? W kilka dni tak naprawdę, jak się wszystko potrafi odwrócić, nie? No, zakładałem, że wtedy miałem 2-3 godziny łowienia i kilka ryb i kilka brań, no to dziś jest 180 stopni. No, tu się działo coś dziwnego, ryby wychodziły, nie były chętne, coś im nie pasowało mimo zmian kolorów, przynęt. Coś dzisiaj z nimi było nie tak. Dokładnie tak jak mówisz. No nic, zobaczymy. Ale liczy się dobra zabawa. Przyjechaliśmy tu się świetnie bawić, jak się okazało, zrobiliśmy sobie taki spontaniczny challenge. Wiem, że było fajnie. Ostatni rzut nadziei. Wszystkie rzuty są ostatnie, ale ten będzie już naprawdę ostatni. Aż nagram do końca, zobaczę, czy jeszcze... Wiadomo, że już nie masz szans, bo to musiałby być 101 cm. Klenior, ale może chociaż rybka honoru. No uratowana. Niestety, nic na to nie wskazuje. Starałem się jak mogłem. Walczyłem z komarami. W ogóle w październiku komary. No. I to nie jeden, dużo ich tu jest. No widzisz. I wszystko. Dobrze. Dziękuję ci za ten challenge. Idziemy teraz do naszych samochodów. Zrzucisz taki, graty. Taki mamy klimat. No niestety. Wsinodal, dla chłopaka, który powie wsinodal. Nie miałeś łatwo, Artur, dlatego daruję ci. Możesz zostawić buciki, ale o tam, aż do góreczki i z powrotem. 3, 2, 1, start! Rozgrzewka! Artur! Jeszcze trochę! To naprawdę robi. Okej, możesz wracać. Tak się poświęci. Artur to jest zuł, zobacz. Kondycja jest, to widać. Dobrze, melduję wykonanie zadania. A jeśli chcecie zobaczyć kolejne challenge na tym kanale, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Teraz niech, myślę, wybiorą kogoś nasi widzowie. Kto ma być? Wybierzcie w komentarzu, którego z naszych teamowiczów chcielibyście widzieć, jaki zrobić mu challenge. No i co, subskrybujcie kanał, klikajcie łapkę w górę. Dzień i piona!